Kobreko, woła stacja Norwegia, stacja Norwegia. Stacja, która mi woła, zapraszam na 385. 385, 26, 385. Kolego, wołanie do ciebie z Dublina, woła Harnaś, Norwegia, stacja z Norwegii. Czy jestem u ciebie słyszalny? No witam Norwegię, jesteś słyszalny, jeśli ktoś jest związany z częstotliwością, ale nic nie chodzi, na razie już się dostajemy do ciebie. No witam serdecznie, dobry wieczór. Moje imię to jest Piotr, nadaję z Dublina, z Irlandii. Radio 4, Santiago 4, tak tutaj odbieram ciebie. Mikrofon do ciebie kolego, podaj mi swoje imię. No witam cię kolego, moje imię Kamil, nadaję akurat z Norwegii, miejscowość Stavanger. No troszkę wcześniej, jak wcześniej z kolegą rozmawiałeś, miałeś sygnał dużo lepszy. No teraz spadło trochę tak, Santiago 1, 2, modulacja piąteczka z plusem, także bardzo ładnie. No wcześniej mi tak nawet do piątki i ósemki podskakiwałeś tutaj na wskazaniach, także troszeczkę teraz spadło, ale bardzo ładnie słychać. Ten kolegę wcześniej też słyszałem i było bardzo ładnie, no. Ja pakuję jedynie jakieś 20 W w antenę, także i tak widzę ładnie, propagacja się otworzyła. Proszę mikrofon do ciebie. No fajnie Kamil, witam cię serdecznie jeszcze raz. Radio 3 Santiago 0, do jednego jedynki tu podbijasz. No propagacja się zmienia. Tak, takie są właśnie warunki. No ale fajnie, miło słyszeć. Powiedz mi, czy ty nadajesz ze stacji bazowej? Tak, to jest stacja bazowa, to jest antena 5 ósmych, taka najprostsza, przeciwwagi takie 30 cm, o ile pamiętam to jest jakaś Venom, coś takiego mniej więcej. W każdym razie 5 ósmych, 15 metrów kabla i radyjko Albrecht AE485S, 485S. No, jeżeli doczekam się jakiegoś mobila tutaj u siebie, no to wtedy sobie to wszystko w mobilu jeszcze raz zamontuję i no i będzie można gdzieś jechać faktycznie z boku miasta i próbować jakiejkolwiek łączności, no, także spoko. Także dobra, fajnie, dzięki wielkie za łączność. Możesz mi ewentualnie powiedzieć, jaka pogoda tam u ciebie jeszcze, bo u nas to strasznie deszczowo dzisiaj. Proszę mikrofon do ciebie. No, potwierdzam, Kamil, dzięki za info. No, u mnie pogoda jest w tej chwili około 14 stopni, gdzieś tam tu sobie pokrapywał deszcz delikatnie, jest duże zachmurzenie, zachmurzyło się. Wczoraj lało, dzisiaj trochę było słonka, no ale ogólnie to jest taka pogoda pod sernie. No, dwa dni temu, ciepło, no ale w nocy lało, no później następnie w dzień było znowu cieplutko, się trochę podmieniało wszystko, padał deszcz. No dzisiaj do południa było ok, słonecznie w miarę, tam przebijało się słonko gdzieś przez chmury, no a tej jest zachmurzone, no jest godzina 19.06 tutaj lokalnego czasu w Dublinie. No i jest taka właśnie pogoda nieciekawa, nie? Ochłodziła się trochę. No, dzięki Bogu, że nie leje strasznie mocno. Także dzięki za rozmowę, Kamil, za zawołanie. Pozdrawiam ciebie, twoją rodzinę. Powiedz mi tylko jeszcze, czy tam jesteś już na stałe, czy po prostu tylko jesteś tak chwilowo. Mikrofon do ciebie. Wiesz co, ja jestem jeszcze chwilowo co prawda, ale myślę, że na stałe także będę, no. Znaczy na stałe, bo na pewno parę lat tutaj posiedzę, dlatego właśnie radio wszystko sprowadziłem sobie z Polski, no bo to siedziałem praktycznie cały czas na tym, kurczę, też krótkofalowcem, jestem to tam na tych innych pasmach szperam, ale jakoś na razie mi tutaj bardzo się te pasma spodobały od wielu lat, także kurczę, zdecydowałem się właśnie na to pasmo tutaj i tak się tutaj bawię. Jeszcze bym cię prosił, byś mi powiedział, z jakiego ty sprzętu mniej więcej gadasz, to bym sobie tutaj odnotował tak orientacyjnie, także proszę mikrofon do ciebie. No nie ma problemu Kamil. To jest ICOM 7600, ICOM 7600, oryginalny standardowy mikrofon HM36 i używam anteny wertykalnej w tej chwili tylko i wyłącznie wertykal 15 metrów nad ziemią, Siri Game Master. No i do anteny idzie 100 W, mikrofon do ciebie. Bardzo ładnie cię słychać w sumie. Ja nie mam za bardzo możliwości antenowych chwilowo, wiesz, także jedynie zostaje 5 ósmych polarizacji pionowej. Jeszcze mi tu telefon akurat dzwoni, no. Ale dobra, to poczekają najwyżej chwilowo. Także zostaje chwilowo 5 ósmych dopiero, wiesz, jeżeli jeszcze się tam przeprowadzę na jakieś swoje miejsce, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakieś dogodne miejsce, jakiś dom u kogoś albo coś po prostu, wiesz, jakaś piwnica, coś takiego, to postaram się jakieś nawet i dipola, wiesz co, położyć, no także... To już powinno trochę lepiej kierunkowo chodzić po prostu. No ale tutaj na takie warunki to i tak jest wystarczająco. Powiem ci, że bardzo ładnie tutaj słychać, kurczę. Powiem ci, lepsze łączności stąd robię niż z Polski. Jakoś tak wyszło, no. Tylko więcej z Polską, no. Akurat dzisiaj fajnie z Dublinem udało się zrobić, także super.
Dobra, uciekam póki co, jeszcze chwilę odzwonię teraz i dalej próbuję tu jeszcze kogoś powołać, może się uda także. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia na przyszłość także. Codziennie praktycznie jestem na nasłuchu, tutaj coś kręcę, także możliwe, że jeszcze kiedyś tam nawiążemy łączność. Trzymaj się, pozdrawiam. Słuchaj, ja w tej chwili Ciebie nie odebrałem, bo tu mam takie kurde zakłócenia. I w tej chwili u mnie najpierw szum. Ktoś tam szumi na ulicy, nie wiem co się dzieje. No, także pozdrawiam i zapraszam do następnej łączności. Jak nie wiem, czy to zawoła i zawsze pogadamy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. 1018, cześć. No, cześć.